could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku. Jezus, co to było? Prawie łysa kobieta, tańcząca prawie nago, na kuli jeszcze na dodatek i liżąca młot pełen bakterii, o Jezu. Tak, chyba domyślacie się, o kim mówi. Mówię, 21-letnia Cyrus, od niedawna gwiazdka Disneya, od jakiegoś czasu szokuje nowym, odważnym wizerunkiem. Ostatnio, nie wiem czy pamiętacie, na gali MTV VMA dała popis wyudozanego tańca w cielistym bikini, a niedługo później zaprezentowała teledysk do piosenki Wrecking Ball. Co o tym sądzę? No, niestety. Jak większość artystów, sława jej przywróciła w głowie. Trudno powiedzieć, czy zrobiła to z własnej woli, czy z woli producenta. Jeżeli z woli producenta, no to dobrze, przeżyjemy. Jeżeli nie, no to niekoniecznie. Właśnie przed chwilą miałem zaszczyt obejrzenia, no zaszczyt, Wrecking Ball na YouTube. To był chyba bodajże teledysk. Chyba tak. I tańcząca kobieta, śpiewająca, spływając, liżąca młot, dała do zrozumienia, że się bardzo zmieniła. Już dają to opinie na YouTube. Większość głosów jest na tak, no ale niecałe 3/4 tego, no to niestety na nie. Widać, dała do zrozumienia, wiem, powtarzam się, że się bardzo zmieniła. Co o tym sądzicie? Nie wiem. Ja osobiście uważam, że na złą stronę przeszło. Ale to ja mogę wiedzieć. Nie jestem żadnym za specjalnym krytykiem, po prostu chcę wyrazić swoją opinię, ponieważ hucznie jest o tym w internecie. No więc, do zobaczenia. Piszcie. Wyrażajcie swoje zdanie, co o tym sądzicie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!